Stawką dzisiejszego meczu był awans do Final Four Pucharu Polski. Myślę, że przeciwnik przed tym meczem gdzieś z dużą dozą optymizmu podszedł, no bo puchary niejedną niespodziankę widziały. Natomiast mój zespół muszę pochwalić za to, że od początku tego spotkania, od pierwszych sekund podeszły poważnie do tego meczu. Od początku wspaniała realizacja założeń, jeżeli chodzi o obronę, wykorzystywanie wszystkich sytuacji w ataku. Dosyć szybko dało nam 10-bramkową przewagę i wiadomo było, że zwycięstwo będzie nasze. Kwestią tylko była okazałość tego wyniku. No, w związku z tym, że dobra obrona, dobra postawa obu bramkarek, no więc dużo bramek z kontry. Cieszę się, że zespół utrzymał do końca koncentrację. To jest kolejny dobry mecz KGHM Zagłębie Lubin, w którym dosyć wysoko wygrywamy, ale to jest gra czy wynik, który jest nagrodą za naprawdę dobrą pracę w obronie całego zespołu, także jestem bardzo zadowolona. A tak nawiasem mówiąc, jak się gra przy takiej publiczności? No, publiczność jarosławska od lat mnie zadziwia tym, jacy są wierni bez względu na to, co się dzieje na boisku. Dopingują swój zespół i myślę, że są takim wzorem dla wielu grup, które się nazywają kibicami swoich drużyn, bo myślę, że mogliby się nie jeden raz obrazić, jak to u niektórych bywa, mieć pretensje, ale myślę, że trzeźwo oceniają to, co się dzieje, na ile te dziewczyny stać, doceniają ich walkę i to tak jest od lat i się nie zmienia, więc rozmawialiśmy tu na ławce, że od lat podziwiamy i oby tak w każdym mieście w Polsce. Wiedzieliśmy, że gramy z mistrzem Polski, gramy za 2-3 dni, gramy mega ciężki, mega ważny mecz dla nas i zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz może tak wyglądać, więc naszym założeniem było, żeby dać pograć trochę młodzieży, żeby się zobaczyła, jaka jest różnica między mistrzem Polski a tym, co dzisiaj prezentujemy. Jestem zadowolony z tego, bo dziewczyny starały się wykonać, poza pierwszymi 15 minutami, że trochę wyszliśmy trochę zbyt bojaźliwie, zbyt przestraszeni na ten mecz. Potem mieliśmy swoje akcje, mieliśmy swoje momenty i ta młodzież pokazała, że warto w nią inwestować i za niedługo możemy mieć dużo pociechy z tych dziewczyn tutaj miejscowych. Tak, wygraliśmy 2 ostatnie mecze, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest jeszcze mało. Musimy dalej wygrywać i jedziemy do Kalisza w niedzielę zagrać pełną pulę o 3 punkty i wierzymy, że to się nam uda. Dziękuję, życzę powodzenia.